A ci tutaj na pewno nie wspierają właśnie napastników Milanu. Jeszcze Candreva, ale był faulowany Filip Mekses. I znów zaiskrzyło na linii Mekses Mauri. Ależ to jest dzisiaj od pierwszej minuty. Naprawdę tam przyłożyć iskrę, to wybuchnie wielki, wielki pożar. Od pierwszej minuty gry Mekses i Mauri toczą swoją wojnę. Taką jeszcze pewnie gdzieś tam pamiętającą derby Rzymu, bo przecież Mekses przez 9 lat był piłkarzem Romy. Ale widzieliśmy, dlaczego tutaj podłożył nogę Mauri Mekszesowi. To było takie sprytne, cwaniackie zagranie kapitana Lazio. No i miało co zdenerwować się Filip Mekses, no ale to czasami jest takie właśnie chęć prowokacji rywala, po to właśnie, by ten jeszcze w akcie takiego odwetu, tak jak teraz widzimy, został karany czerwoną kartką przez arbitra. Zobaczymy, jak zareaguje Mazzoleni, czy do tego dojdzie. I tak jest rzeczywiście. Filip Mekses wyrzucony z murawy. Mauri, można powiedzieć, jest takim cwaniakiem, który wykorzystuje tą swoją siłę na murawie, a Mekses jeszcze za to zachowanie zostanie z pewnością ukarany przez sędziego. To była prowokacja ze strony Mauriego, ale nie wytrzymał tutaj tych emocji Filip Mekses. No tak to się kończy, kiedy nie idzie na murawie, no to jeszcze dochodzi do takich sytuacji. Oj, obawiam się, że Filip Mekses przez Lega Calcio będzie zawieszony, bo dostać czerwoną kartkę to jedno, ale jeszcze szukać sprawiedliwości, wymierzać ją właśnie w taki sposób, no to jest naprawdę na oczach kibiców, na oczach kamer telewizyjnych, na oczach wszystkich widzów, którzy oglądają ten mecz, no już musiały tam paść bardzo ostre słowa. Gdzieś przypuszczam, że to tak troszeczkę jak Materazzi i Zidane. Żółta kartka też dla Mauriego, ale trzeba przyznać, no dobrym aktorem jest też Stefano Mauri, ale w tym teatrze tutaj, teatrze futbolu, też takim trzeba umieć być. Na tym też polega.